dzisiejszy koncert to był taki faktyczny poryw serca. Pamiętam, pani dyrektor tego domu kultury zadzwoniła, no to co robimy? Robimy coś. Ja mówię, no robimy koncert. I praktycznie cała inicjatywa to było parę godzin. Artyści natychmiast zgodzili się zagrać. No i wyznaczyliśmy ten termin, żeby jak najszybciej pomoc mogła spłynąć. Widzę, że widzowie też dopisali. Całe te pieniądze przeznaczymy właśnie instytucjom. Wybraliśmy, skontaktowaliśmy się właśnie z Powodzianami. To będą żłobek i dom dziecka w Głuchołazach i w Prudniku. Także chcemy właśnie na ten cel, żeby jak najszybciej mogli odbudować i rozpocząć swoją działalność. Nasze róże pachną tam, kiedy wrócisz, daj mi znak. Będzie również jedna piosenka, która była napisana przez mojego dobrego znajomego. Była napisana i muzyka, i tekst w latach 90., gdy była powódź w 97 roku. On wtedy już napisał właśnie piosenkę Okaż serce innym, którą dzisiaj zaprezentuję. I ba, uwaga, niespodzianka, Leszek Wiklak, bo to właśnie o nim mowa, wystąpi dzisiaj razem ze mną. Okaż dziś swe serce innym. Pokaż dziś swe serce innym. No ja myślę, że potrzebują ludzie nas, żeby się właśnie Polacy wszyscy zjednoczyli. Ja jestem taka, że zawsze kochałam pomagać i zawsze to będę robiła, o ile mi starczy sił i zdrowia, bo uważam, że wtedy stajemy się tacy lepsi, jesteśmy lepszą wersją siebie i to nam owocuje na przyszłość, że myślę, że kiedyś do nas to dobro wróci. Ja jestem przekonana i wiem o tym, że jak i TVS, tak, i mieszkańcy Rudy Śląskiej to są wielcy ludzie, kiedy w obliczu tragedii, bo musimy to nazwać po imieniu, że w pewnych miejscowościach odbyła się ludzka tragedia, wszyscy umią się razem zebrać i właśnie nieść pomoc temu drugiemu człowiekowi. Dlatego bardzo się cieszę, że po raz kolejny udało nam się wspólnie z TVS pod patronatem pana prezydenta Michała Pierończyka zorganizować pomoc, tym razem dla Powodzian. Przyciąga mnie i czas.